wspomnienie z kroniki wypadków miłosnych. To była nasza z Bernadetą prywatna kronika wypadków miłosnych, byśmy się tam poznali. Jesteśmy od prawie 30 lat małżeństwem, nasza córka jest aktorką. Mieszkaliśmy długie lata na rogu Ordynackiej i Nowego Światu, w pobliżu pana Tadeusza. I 2,5 lat temu spotkałem się z panem Tadeuszem u Bliklego, rozmawialiśmy na inny temat, a on pyta, a jak się ma panie Stanisławie, pani Bernadeta? Ja mówię, no panie Tadeuszu, świetnie, mamy córkę, jest aktorką. To ja dobrze wymyśliłem tytuł tej powieści. Ja też przy tym filmie ożeniłem się. Kronika wypadków miłosnych. Pierwszą osobą, która składała mi życzenia w kościele, był pan Andrzej. To było zaskoczenie, zza filara wyszedł. Byłem zaskoczony. A na cywilnym pan Tadeusz Konwicki. Władza od razu powiedziała, że w żadnym wypadku żadnych, nie może być żadnych wypraw w stronę Wilna i że w ogóle Litwa jako miejsce zdjęć nie wchodzi w rachubę. W związku z tym próbowaliśmy połączyć te fragmenty, które, znaczy tą historię, którą napisał Tadeusz Konwicki, przenieść w jakieś miejsca znane nam, a zrobiłem już dosyć dużo filmów z przyjaciółmi właśnie, z którymi robiliśmy ten film, no i szukaliśmy, gdzie to w Polsce są takie miejsca, które mogłyby w jakiś sposób się skojarzyć z tym światem, który opisał Tadeusz Konwicki. Koordynując wybór miejsc ze scenografem Januszem Sosnowskim, mieliśmy do wyboru cztery miejsca, których robiliśmy z czterech stron jeden dom, czyli dom po Ciatuwie. Były to w Przemyślu nad Sanem, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, w Drohiczynie nad Bugiem i w Chyliczkach. I wszędzie musieliśmy mieć dokładnie tę samą pogodę, czyli wszędzie miało być słońce. I pamiętam, i ten sam płot. Płot jeździł z nami, słońce w zasadzie też. Wszędzie oprócz Kazimierza Dolnego, gdzie przez 2 tygodnie tak lało, że nie mogliśmy kontynuować. No a ja koniecznie chciałem pokazać 13 pułk ułanów Wileńskich i jego jeden szwadron jazdy tatarskiej. Także szalone ambicje w nas wstąpiły. Pan Andrzej zdecydował, że mam w tym filmie się zająć końmi. No więc powiada, ile tych koni będzie nam potrzeba, bo pułk cały. Więc ja ile miał pułk? No pułk miał normalnie, powinien mieć koło 600 koni, minimum. No ale 600 koni nie można było sprowadzić. Pan Andrzej mówił, zróbmy te 600. No nie udało się. Stanęliśmy na 210. Ta czapka jest też z tego filmu nie ukradziona, bo kupiona, bo ja zawsze chciałem mieć rogatywkę i zawsze mi się podobali ułani. I tę czapkę właśnie nabyłem w 86 roku. Zresztą tu jest wkładka papierowa z tego gazetą. Z 86 roku, dla podobności. Otok różowy, był to jedyny pułk w kawalerii polskiej, który miał tego rodzaju otoki. I materiał na te otoki był sprowadzany z Paryża. Tadeusz Konwicki zdecydował się pokazać w tym filmie na moją prośbę i zobaczycie go Państwo trochę tak, jakby właśnie dzisiaj jeszcze się zbliżył do nas, no trudno mi jest powiedzieć, dlatego że tak się zjawiał i znikał. To było jego zadanie. Zresztą, co bardzo mnie wzruszyło, ma w ręku fotografię mojego ojca, porucznika Jakuba Wajdy z 41. Pułku Piechoty w Suwałkach. Pamiętam, że zazdrościłam Piotrkowi Wawrzyńczakowi, który grał główną rolę w Kronice wypadków miłosnych, tego, że ma bezpośredni kontakt z panem Tadeuszem, ponieważ mieli sceny wspólnie
i wracał często z planu. Spotykaliśmy się i opowiadał z euforią o tych spotkaniach. Ja niestety nie miałam tego szczęścia, ponieważ nie miałam bezpośrednio scen z panem Tadeuszem. Pamiętam tylko jeden moment. Kręciliśmy taką zbiorową scenę w pociągu. I no wtedy byliśmy wszyscy my, młodzi aktorzy, cała ekipa i właśnie pan Tadeusz. No i ja, młoda osoba, zupełnie z innego świata, patrzyłam po raz pierwszy na pisarza i byłam bardzo onieśmielona i wzruszona i pamiętam wrażenie, jakie na mnie zrobił. Takiego normalnego, bardzo miłego człowieka, a jednocześnie miałam poczucie, że obcuję z naprawdę fantastycznym, wspaniałym artystą. Nigdy nie udało mi się i nigdy nie zdążyłam spytać Tadeusza, dlaczego przekonam pana Andrzeja Wajdę, żebym ja zagrała Matkę Witka. Nie wiem i tego bardzo żałuję. Piękne zachodzące słońce, wszyscy czekamy na ten moment magicznej chwili, piękne światło. Edward mówi, jest. Pan Andrzej puszcza scenę. Wszyscy mamy łzy wzruszenia, ale pan był niezadowolony z tej sceny. Jeszcze raz. No, wszyscy naprawdę mają już łzy w oczach, ale pan znowu niezadowolony. A to ostatnie chwile tej sceny. Pan Tadeusz, który był, patrzy, pyta dlaczego. I pan w tej chwili, w tym momencie podbiegł do pani Szczepkowskiej, coś jej szepnął na ucho. Jeszcze raz ta scena, słońce już ledwo widoczne. I na końcu swojego dialogu pani Szczepkowska dodaje zdanie, które pan jej podpowiedział. I ten rok 1939, zupełnie nie do zapamiętania. Wtedy pan Tadeusz pana ucałował, a scena powędrowała o parę pięter do góry.